Sotka i Czapek trwali w stanie błogości. Nagle podmuch wiatru zrywa Czapkę Czapka, a ten w nieobojętnym nastroju pozbawia Psotkę kojącej przyjemności. Sotka, jak to Psotka, odpłaca się pięknym za nadobne. Pojawia się pan Trójkąt i mówi, że dobrze jest porozmawiać, a najlepiej to we troje. I tak rozmawiali, rozmawiali i się dogadali. Psotka i Czapek powrócili do stanu błogości. Czapka na Czapku, a wiatrak przy Psotce. Pogotowie mediacyjne. Dowiedz się więcej na stronie poradnictwowroclaw.pl.